Ponad 300 lalek wykonali uczniowie samorządowej szkoły podstawowej nr 2 we wrześniu w ramach charytatywnej akcji Wszystkie kolory świata. Akcję w całym kraju organizuje Polski Komitet UNICEF-u, a jej ambasadorką jest Majka Jeżowska. We wrzesińskiej dwójce przedsięwzięcie koordynuje jedna z nauczycielek. Głównym celem akcji jest uzyskanie funduszy na uratowanie dzieci w Sierra Leone, na pozyskanie szczepionek dla uratowania ich życia. I dlatego uczniowie wraz z rodzicami wykonali takie piękne, szmaciane dzieła sztuki. Będzie można zaopiekować się taką lalką, a w zamian za to wrzucić do skrzynki 10 zł, minimum 10 zł, co jest równoznaczne z kosztem jednej szczepionki dla jednego dziecka. Sierra Leone to jeden z najbiedniejszych krajów świata, w którym z braku szczepionek dzieci umierają masowo. Pomoc jest więc nie tylko łatwa, ale i potrzebna. Kiedy będzie można nabyć te lalki? Te lalki można będzie się tą lalką zaopiekować od 30 stycznia do 2 lutego. W godzinach od 15 do 16 serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wrześni i okolic, a także rodziców na naszą wystawę. Lalek jest wiele, ale każda jest niezwykła, ponieważ posiada swoje indywidualne imię, kolor skóry, strój oraz kraj pochodzenia. Moja lalka ma na imię Mambo, mieszka w Afryce i lubi tańczyć. Uszyję mu spodnie z trawy i włosy. Moja lalka ma na imię Mario, jest Włochem, ma 51 lat, włosy mu się wieją, jest ubrany elegancko, ma pasek, krawat i lubi balę przebierańców i piłkę nożną. Zachęcamy do udziału w akcji. Podobno dobre uczynki wracają zwielokrotnione.